Proszę Państwa, nadajemy z targów książki historycznej w Arkadach Kubickiego. Jest z nami Hubert Czajkowski, autor rysunków do tego niezwykłego zupełnie komiksu, który się nazywa Noc Świętego Bartłomieja. Już o nim mówiliśmy. Hubert siedzi tu dzisiaj z nami i robi autografy. Bartek, pokaż ten drugi z autografem. Zaraz oddamy. Ten jest czysty. Już pisuję takie oto autografy do tych albumów. Na bieżąco to rysuję. Wygląda to znakomicie i ja mam tylko oczywiście jedną uwagę, ponieważ tak jak już powiedziałem, bardzo krytycznie podchodzę do tego. Robimy tutaj sztukę. To trzeba powiedzieć wprost. Robimy tutaj sztukę i to się odbywa na oczach. Zainteresowanie jakością i produkcją taką, którą widać, jest słabe. To mnie zdumiewa, proszę Państwa, dlatego że pomijając już oryginalność tej treści, którą tutaj mamy, bo to jest komiks o Nocy Świętego Bartłomieja, zredagowana jest to historia inaczej, czyli katolicy są dobrzy, a protestanci źli i bynajmniej nie mają czystych intencji. Głównymi bohaterami są tutaj politycy i wojskowi angielscy albo służący Anglii i to się średnio przebija do świadomości, ponieważ no, ludzie mają to wdrukowane w mózgi, te wersje powszechnie znaną i nie chcą przyjąć do wiadomości żadnej innej. To bardzo źle świadczy, źle rokuje, bo wszyscy niby chcą dyskutować o historii, ale jak przyjdzie co do czego, to dyskutują o niej tylko w określonych ramach. Więc my tutaj z Hubertem pomyśleliśmy, że trzeba to zrobić inaczej. No i Hubert zrobił, tak? Moją zasługą jest tutaj scenariusz. Niektórzy bardzo go krytykują, ten scenariusz. Całe szczęście rysunków nikt nie krytykuje, więc one są niewątpliwą zaletą tego albumu. Głównym bohaterem tej historii, przewijającym się przez cały czas, jest Don Józef Nassi, bankier z Antwerpii. Pewnie Państwu już znany z innych moich książek. Proszę Państwa, co tu jeszcze? Tam są królowie, różne dwory. Tak? No właśnie. Obce siły działające w Paryżu. Walsingham, Sydney. Właśnie tutaj mamy Walsinghama, ambasadora królowej Elżbiety w Paryżu. Z 3 lata Walsingham był ambasadorem w Paryżu i przygotowywał zmianę dynastii, bo tak tutaj to przedstawiliśmy, że Noc Świętego Bartłomieja to próba zmienienia dynastii. Jak widzimy, proszę Państwa, to jest robione bardzo fachowo, z różnych perspektyw, z różnych ujęć. Nie stronimy od, znaczy Hubert nie stroni od kadrów metaforycznych, takich jak ten na przykład, mój ulubiony, a mam jeszcze jeden ulubiony, który zaraz pokażę. To jest królowa Elżbieta, to jest cesarz Karol V, a to jest królestwo Francji. I wszyscy widzimy, co tu się dzieje, choć jeden ktoś mi próbował sugerować, że to sok, ale to nie sok. To zupełnie coś innego jest, proszę Państwa. Stąd ten czerwony kolor na następnej stronie, gdzie te... Czekaj, teraz ja Cię przytrzymam. Krwawe płyny wylewane na głowę Francji leją się tu bezpośrednio na te wojska. Na ziemię i na wojska. To jest Twój pierwszy komiks w kolorze. Tak. Czym się różni praca w kolorze od pracy czarno-białej? Jest dużo więcej pracy. Nie, no, zdecydowanie więcej możliwości. No. Tak, bo czerń, biały oczywiście daje pewną, pewien klimat i sugestywność, natomiast kolor, dodany kolor tutaj w tym wypadku daje nam dużo więcej możliwości. Znaczy, ja jestem zwolennikiem koloru i też bym chciał, żebyśmy dalej robili te rzeczy w kolorze, co nie? Tak, zdecydowanie. No, jak już mamy to ze sobą, to nie wyobrażam sobie na razie pracy i zawężania tej gamy. Widoki i perspektywy, tak? Mamy, czekaj, co jeszcze dalej?
Skrytobójcze zamordowanie księcia Gwizjusza, proszę Państwa, dwór Elżbiety, czyli jak to kiedyś powiedziałem, wariatka zbrodni naszych dwóch czarowników. No i admirał de Coligny, postać świetlana, przedstawiona w literaturze, o to jest moja ulubiona plansza, czyli żołnierze protestanccy grają na bębnach w karty, a w oddali panorama Paryża, do którego oni mają się udać, jak tylko usłyszą odpowiedni albo zobaczą odpowiedni sygnał. Ślub Małgorzaty de Valois. Hubert nie inspirował się, to ty powiedz, że się nie inspirowałeś. Filmem. Filmem absolutnie. No, ja go widziałem kiedyś dawno temu, ale to ostatnio w ogóle nie chciałem go sobie przypominać, żeby jakkolwiek nie być pod wpływem tego filmu. Bardzo dobrze. I dlatego Małgorzata de Valois przypomina tutaj Małgorzatę de Valois rzeczywistą, tak, z portretu, a nie aktorkę z filmu. Pokusa, żeby... Bardzo sympatyczna pani, bym powiedział. Sympatyczna pani. Zostawiła wspomnienia, których nie miałem czasu przeczytać niestety. Ponoć niezwykłe, ale trzeba się za nie zabrać. Stambuł, proszę Państwa. Stambuł, tak jak wyglądał wtedy. Rysowywany z rycin takiego artysty z tamtych czasów, który wizytował Stambuł i go rysował na takich dużych panoramach. Lork. Dużo się inspirowałeś twórczością malarzy z epoki. Tak, no tylko i wyłącznie. To jest jedyne źródło. Różne ryciny, druki, malarstwo. Żadnych zapośredniczeń. Nie. To jest spojrzenie poprzez oczy artystów z tamtego czasu. No właśnie, to jest niewątpliwy walor. Zamordowanie. Własne wyobrażenia tamtych czasów, tak jak sobie mogłem to wyobrazić. Noc świętego Bartłomieja. Oraz akcja propagandowa po tejże nocy, ponieważ, proszę Państwa, było tak, że natychmiast odwrócono wektor tych wypadków i zrobiono z tego potworną zbrodnię, której dopuścili się katolicy na protestantach. W rzeczywistości historia była inna i my tutaj z Hubertem o tym opowiadamy. Maszyny drukarskie pracowały pełną parą. No tak. Niemalże na rozpowszechniając dzień, tak? fałszywe wiadomości na ten temat, mamy w planie nowy komiks o porwaniu Jana Kazimierza. Mam nadzieję, że to się uda narysować w ciągu 2 lat. Taki plan mamy, bo nie ma jeszcze scenariusza. Ale to już, już Hubert musi powiedzieć, czy da radę w ciągu 2 lat. Nie, dam radę, tak. Bierzemy się do roboty, zbieram materiały o tym czasie i szykujemy się, żeby to wystartować z tym. Chodzi o to, żeby rzucić historię porwania Jana Kazimierza na taki szeroki kontekst geopolityczny. Bo jak Państwo pamiętacie, on został porwany przez Francuzów, ponieważ jechał do Madrytu, żeby objąć stanowisko admirała hiszpańskiego. To ważna rzecz, ale nie będę zdradzał szczegółów. Miejmy nadzieję, że nam się to uda, bo napisanie scenariusza to jest, przepraszam, pikuś, bo to jest najmniej roboty, a główna część pracy spoczywa na Hubercie i niestety trzeba to wszystko wyrysować. I to nie jest łatwe, więc musi być na to odpowiednia ilość czasu. Miejmy nadzieję, że to się nam uda zrobić i że będzie długi, fajny komiks. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.